Witam wszystkich serdecznie, STT StarCraft i kolejny komentarz. Ciekawe, jak wkurzające jest takie przedłużanie wyrazów. Nie robię tego dobrze. Ale pewnie i tak jest wkurzające. Anyway, Goody Tarantius, Goody Terran po lewej na dole, Tarantius Protos po prawej na górze, zielony Protos przeciwko fioletowemu Terranowi. Nice, to jest połączenie, które mi się podoba. I to jest bardzo interesujące. Na 8 próbkach Tarantius się zatrzymał i buduje pylona tuż za bazą Goody'ego. To mamy przy okazji odcinek serii Puściłem Śmierdzia! I tym razem puszczający będzie Tarantius. Aczkolwiek powiem wam, że... Na Terrana, szczerze mówiąc, większość procesowych śmierdzieli po prostu nie wchodzi, nie wchodzi. Kriegen Balschon na nerf? Kane Angst? Będzie nerf niedługo. Okej. Obaj są Niemcami, a to czy dopiero. Wydaje mi się, że Goody powiedział, że nie przejmuj się, niedługo będzie jakiś nerf. Ale... Nie wiem. Moim zdaniem to jest bardzo dobre. Okej, nie będę próbował tłumaczyć. Mój niemiecki jest po prostu tak świetny, że aż wolę się nie wypowiadać. Zresztą ja znam po niemiecku głównie przekleństwa, więc cóż. Spoko. Mamy znowu wczesne baraki, mamy też gaz i pytanie brzmi, czy... No to już po pticach. To by było na tyle. Supply Depot, bunkier i Marinesy. Zeloty nie będą w stanie się tu przebić. Gdyby te zeloty wpadły... Dlaczego on stracił tą probkę? Gdyby te zeloty tu wpadły, jakby nie było Wallina, to jeszcze miałyby szansę coś ugrać, no bo Marinesy poruszają się tak samo szybko, nie da się kajtować jednym Marinesem jednego zelota, przynajmniej tak, żeby strzelać. No i to jest na tyle. To w ogóle... Bawi się w tym momencie Tarantius, jest bunkier już postawiony. Tarantius napisał imba. Jest jeden SCV, który ten bunkier będzie atakował, ale tu tylko dwa zeloty się zmieszczą niestety. No musi uważać, żeby nie stracić żadnego z nich, ale jeden został sfokusowany, drugi zostanie sfokusowany. No i Goody nadal idzie ze swoim buildorderem, bo tu fabryka się na chwilę pojawiła, ale tak czy inaczej mamy już GG i... I tyle. No takie śmierdziele przeciwko Terranowi to nie mają szans wchodzić. Trochę czuję się, jakbym jakiś brązów oglądał, tak? Co prawda reakcja Goody'ego była zdecydowanie zbyt dobra jak na brąza. Ale wiecie, o co chodzi. Dobra, dzięki w takim razie za uwagę. Goody wygrywa 2-0 z Tarantiusem. A ja zapraszam was do innych komentarzy na kanale SCT StarCraft.